w Zielonej Górze. Ale para gospodarzy to Chuszcza z Krukiem, którzy dziś dwukrotnie już pokazali, że potrafią wygrywać jeden wyścig. Wygrany 4-2, jeden zremisowany, no i na pewno też tutaj tanio skóry nie sprzedadzą. Chuszcza, bardziej wewnętrzne pole od Protasiewicza. Trzeba wygrać start, no i uniemożliwić zawodnikowi pochodzącemu z Zielonej Góry szybki dojazd do łuku. A że jest szybki dziś Protasiewicz, przekonaliśmy się już nieraz. Odepchnięty przez Chuszczę Protasiewicz, ale na czele Adrian Miedziński. Weszli tam ostro. Protasiewicz z Chuszczą, prowadzi Miedziński, a Protasiewicz już po zewnętrznej. Próba wyprzedzenia Kruka, ale przewrócony przez zawodnika z Zielonej Góry. No i zobaczymy, jaka będzie decyzja arbitra. Oczywiście wyścig przerywany, atak po zewnętrznej Piotra Protasiewicza. Tomasz Kruk to zawodnik, który lubi walczyć twardo na pograniczu zasad fair play. Leszek Dębski z Ostrowa nie miał wątpliwości, szybciutko pojawiły się w oknie sędziego zawodów czarna i niebieska chorągiewka. Sędzia nie miał wątpliwości, oczywiście jest to bolesna decyzja dla kibiców siedzących na stadionie, jednak takie są fakty. Tomasz Kruk spowodował upadek Piotra Protasiewicza i powtórkę wyścigu dziewiątego, która za chwilę obejrzy z parku maszyna. W tej konfrontacji Andrzej Chuszcza osamotniony będzie w walce z Piotrem Protasiewiczem i Adrianem Miedzińskim, który prowadził w tym wyścigu przed jego przerwaniem.